Cześć, witajcie. Jako, że czas ucieka szybciej niż bym chciał, do końca ekspedycji zostało troszeczkę ponad tydzień. No, czas zaciągnąć pasa i wziąć się do roboty. Także pierwszą fazę mam odhaczoną. Zrobimy sobie teraz drugą fazę, w której to musimy odwiedzić Atlasa, stworzyć przedmioty tam przez niego zadane. No, Gwiezdny Pył ociągnęliśmy w poprzednim filmie. Chodziło o zestrzelenie asteroid, rozbudowa bazy, skok do czarnej dziury, rozbudowa bazy. No i drugi punkt spotkania plus drugi projekt badawczy, także powinno pójść w miarę szybko. Tylko nim polecę dalej, ja sobie skoczę na anomalię. I za chwileczkę bierzemy się do roboty. Zasadniczo sam pobyt na anomalii też można uznać jako pierwszy krok do misji odwiedzin Atlasa, ponieważ Polo nam wskaże namiary na najbliższą galaktykę, w której on się znajduje, więc w sumie czy chcę, czy nie chcę, muszę tutaj ich odwiedzić. Dobra, musimy pogadać z Nadą. No, a później pogadać z Polo, który nas wyśle na odpowiednie koordynaty. Zapytaj o służebne stacje Atlas. Dobra, takowe mamy uzyskane. Kurczę, grałem w Helldiversów przed chwilą i nie mogę się odnaleźć ze sterowaniem zbyt. Agresywnie to robię. Ja tutaj sobie odbiorę berło, żeby się tutaj nie pierniczyć z czym takim? Z multinarzędziem, nie? Zasadniczo nie jest ono jakieś dużo lepsze od tego, co mamy, ale no... Jest lepsze. Już mówię wam dlaczego. Ponieważ posiada to. Runiczną soczewkę. Weźmy sobie działko neutronowe. Weźmy tutaj. Ma też zaawansowany laser wydobywczy, co dość znacznie nam poprawi. Osiągi. Dobrze, i przełóżmy sobie jeszcze graty, nie? Z multinarzędzia. Pamiętajcie, że jest taka możliwość, że jeżeli zdobędziecie lepsze multinarzędzie, no to możecie spokojnie sobie wyjąć część technologii. Składuj technologię, bierzecie. Manipulator terenu mamy, świder optyczny chyba też mamy. Co nam tu zostało? Skaner, wizjer analityczny, świder optyczny. Dobrze, resztę chyba technologii mamy. Jeszcze zaraz dla pewności sprawdzimy. Wizjer analityczny mamy, skaner mamy, manipulator terenu, świder optyczny. Czyli tak naprawdę nawet jakoś zbyt dużo nie przenosiliśmy, nie? Trzeba przyznać. Teraz wam wyjaśnię, dlaczego zostawiłem tu jedno miejsce wolne. Żeby zamontować laser wydobywczy.
teraz tak naprawdę w Berle mamy dwa lasery wydobywcze. Jeden bardzo mocno boostuje drugi, co jest naprawdę bardzo pomocne przy kopaniu. No ale wróćmy do misji. Jak widzicie, tutaj mapa, podpowiadajka sama nam mówi, żeby wrócić do przestrzeni kosmicznej i otworzyć mapę. Nie kupiłem miejsc w ekwipun... A nie, dobrze, w tym systemie już kupowaliśmy, faktycznie. Mógłbym też odebrać statek, ale... nie uważam tego za jakoś bardzo... konieczne. Jak widzicie, Atlas się znajduje kilka skoków od nas, więc sobie tam polećmy. Albo i nie. Na szczęście... pomyłka. Na szczęście dosyć dużo dostajemy tutaj ogniw warpowych za nagrody misji, więc nie będzie to jakimś problemem. Weźmy sobie, naładujmy nasz napęd. I gibamy do Atlasa. Pamiętajcie, żeby w każdej galaktyce wykupować rozszerzenie do pola, do egzokombinezonu, zarówno na stację, jak na anomalii. I co? I chyba widzimy się w Atlasie, nie będziemy tutaj całego przelotu nagrywać. Właśnie, dodatkowa informacja. Sprawdzajcie odkrycia, czy gdzieś jest egzotyczna planeta, nie? Jeżeli nie ma, spokojnie lećcie dalej. Ponieważ no to będzie chyba w tej ekspedycji największy problem, znaleźć egzotyczne zwierzę, więc warto tutaj co skok to sprawdzać. Podczas skoków możecie trafić na bitwę o fraktowiec. I teraz tak, jeżeli chcecie takowy, oczywiście możecie wziąć w niej udział. Jeżeli nie chcecie, musicie zwiać na stację kosmiczną, która mi gdzieś w tej chwili znikła. Jeżeli macie zamiar grać na tym sejwie, jeżeli macie jakieś tam plany co do niego, jak najbardziej, nie? Warto zdobyć fraktowiec, jest bardzo przydatną jednostką. Ale jeżeli tylko chcecie odpykać ekspedycję, naprawdę nie ma potrzeby, żeby tutaj brać udział w tej zadymce z piratami, nie? Także lądujecie sobie na stacji i spokojnie powinno wszystko grać. Chyba że traficie na kolosa, no to jeżeli krążownik piratów będzie, to istnieje niestety duża szansa, że tutaj ucieczka na stację kosmiczną nie przerwie, nie? Bitwy. No i mam dylemat. Dobra, lecimy sobie dalej. Bitwa powinna zniknąć. Mam nadzieję, że tak się stało. A ładny Explorer wlatywał. No dokładnie, bitwy nie ma. A patrzcie, radziłem wam, żeby sprawdzać planety, a sam tego nie zrobiłem. Mglista i toksyczna, dobra. No i lecimy już do stacji, do galaktyki, w której znajduje się Atlas. Nie galaktyki, systemu. Jak widzicie, Atlas jest przed nami. Pozostaje nam tylko do niego zadokować, zacumować. Mnie cumują statki morskie, nie? Czy łodzie, o, może w ten sposób. Chociaż jak wczoraj rozmawialiśmy, no
poruszanie się po kosmosie jest bliżej niż nam się wydaje właśnie do pływania statkiem, nie? Z pewnością bliżej niż pilotowaniem samolotu. Oczywiście macie prawo się nie zgodzić, ale zasadniczo no, taka teza nam wyszła wczoraj na rozmówkach na live'ie. Sprawdzajcie te kule, nie? Bardzo często tutaj właśnie z nich dostajemy ogniwo warpowe, dzięki czemu możemy troszeczkę zaoszczędzić na środkach. Tutaj wybory chyba nie mają większego znaczenia, także spokojnie możecie klikać co chcecie. Aczkolwiek pamiętajcie, że ja tutaj radziłbym... Kurna, soli nie mamy. No dobrze. Musimy być sól, żeby wytworzyć tą perłę, która będzie potrzebna jako kolejny kamień milowy. Ktoś tu był. W sumie całkiem miło, że postawił tutaj bazę. Zawsze można się schronić. Nie wiem, jaka to jest planeta. Odbierzmy sobie nagrodę Atlasa. Trytu teraz nie mam, ponieważ tryt mamy na statku, więc jak podejdziemy bliżej statku, to z pewnością go znajdziemy. Tylko musimy znaleźć nasz statek. Gdzieś tam. Dobrze też by było trafić na jakiś większy zbiornik wodny, żeby trochę nazbierać... soli, nie? Od razu potrzebnej. Aczkolwiek na tej planecie chyba nie mam co liczyć na to. No dobrze, ja lecę do statku i widzimy się za chwileczkę. Statek w zasięgu wzroku. Tu nawet ktoś kolejną bazę postawił, co jest bardzo miłe z ich strony. Proszę. No, powiem wam, że nagrody całkiem niezłe są tutaj z tych kapsuł, nie? Ale wydaje mi się, że tutaj są ustawione, ponieważ no to jest w miejscu, do którego wszyscy trafiamy, więc najprawdopodobniej po prostu tutaj jest znajdźka ustawiona, nie? Przez twórców. Sód. Sól by mogli dać, nie sód, nie? Gdzie mamy tarczę statku? Tutaj. No nam się pokazuje, że musimy wytworzyć wspomnienie oceanu, nie? No ale... bez soli raczej nam się to nie uda, więc wyleźmy sobie, poszukajmy planety, na której jest choć trochę wody. A na rajskiej zapewne będą, więc się wybierzemy na rajską. Pozdal. Czy to będzie ta? O cholewa.
Nie lubię, nie? Jak się pojawia jakaś inna baza i człowiek, kurde, nie może nawet nazwy planety znaleźć. Raga, czyli nie. Angot. Acere. Nieodkryta? A to dziwne. Rozdal, dobra. Tutaj polecimy, poszukamy po prostu soli na niej. A tak jak mówiłem, żeby takową znaleźć, no niestety musimy natrafić na jakiś większy zbiornik wodny, których tu nie widzę, cholerka, co mnie trochę martwi. Tak, widzę, że chyba nie odebraliśmy nagrody za pierwszą fazę. No właśnie. Teraz mi się wyświetliła informacja i zgłupiałem, o co chodzi. Dobrze. Bierz sól. Możemy sobie wziąć w katalogu, przypiąć sól. Dobra, w tym układzie przynajmniej wiemy, że nie ma, także daremny mój trud. Więc wejdźmy sobie, przejdźmy na mapę galaktyki. No, zaraz gwiazda koło nas posiada sól, więc sobie tam skoczmy. Oczywiście pamiętajcie, żeby odwiedzić stację, nie? I odebrać ulepszenie go do kombinezonu. Ale możemy to zrobić później, ponieważ ze stacji i tak będę skakał teleporterem do swojej bazy, więc... Nie wiem, wygląda wam jak... Weźmy skanerem, zapodajmy. Nam coś pokazuje? Nie pokazuje. Dobrze, ale mam wrażenie, że to może być ta planeta, także weźmy się tam, przelećmy. Dobra, faktycznie w tym systemie jest planeta z sodem. Także sobie na nią polećmy, nie? Sodem, z solą oczywiście, nie z sodem. Ksut akurat bez problemu możemy znaleźć praktycznie na każdej planecie. A teraz jedyne, co musimy zrobić, to albo znaleźć jakiś większy zbiornik wodny, albo złoże soli, ponieważ takie też występują. Weźmy sobie, wylądujmy. I pozwiedzajmy. Oczywiście lepsze są planety z wodą, gdzie tej soli jest naprawdę dużo. Tutaj no musimy mieć trochę farta i po prostu odnaleźć złoże.
Proszę. To faktem dość daleko, bo 600 jednostek. Może coś bliższego znajdziemy. 500. Iryt, miedź. No dobrze, 500 to znowu nie aż tak daleko, możemy się przebiec. Jesteśmy na statku, także możemy sobie... Czekajcie, żeby wszystko było jak należy. Dobrze. Sól mam odpiętą. To sobie wytwórzmy wspomnienie oceanu. Jak widzicie, następny punkt wróci do przestrzeni kosmicznej, aby kontynuować. Teraz musimy je użyć. Żeby to się zadziało, musimy aktywować napęd pulsacyjny. Jak widzicie, tam szło wyszukiwanie Atlasa. No i mamy spotkanie. Także punkt drugi odhaczony. Weźmy, odbierzmy sobie za niego nagrodę. Dostaliśmy moduł tarczy, no szkoda by było go nie wykorzystać, nie? Od razu. Pamiętajcie o właściwym układaniu technologii, nie? To bardzo istotne. No, powiem wam, stacje zaczynają teraz dziwniej wyglądać. Jeszcze to nie jest to, co pokazywali nam na demkach, ale jest coraz dziwaczniej. Jako że teraz mamy rozbuduj swoją bazę, po prostu weźmiemy, skoczymy tam teleporterem, żeby się nie pierniczyć, a przy okazji drugi plus tego jest taki, że będziemy znowu na trasie ekspedycji, nie? W jej pobliżu. No ale oczywiście wpierw rozbudujemy miejsce na ekwipunek. I skaczemy do naszej bazy. Dobrze, skoro jesteśmy u siebie w domku, zobaczmy, co tam chcą, żebyśmy wybudowali. Dobrze, musimy znaleźć moduł zakopanych technologii. 270. Weźmy sobie tam, jest bliżej, nie? Od razu sobie przełączmy na manipulator terenu, co by było z głowy.
Weźmy się, doładujmy. Duże poletko sodu jest, nie? Wypadałoby je wykorzystać. Buduj skośne okno. Mamy skośne okno. Potrzebujemy szkło. Dobrze. Na szczęście szkło to nie problem, ponieważ wystarczy rafinować. Postawmy wpierw rafinator. Nie mam blaszki, no to zróbmy sobie blaszkę. Jak chcecie rakiet, możecie używać. Ja nie używam rakiet, dlatego bez większych jakichś tam obaw je po prostu rozwalam, nie? Pył krzemianowy musimy rafinować, żeby uzyskać szkło. Teraz tak, musimy zbudować skośne okno, 3 sztuki, do którego jest potrzebne szkło. Żeby zrobić szkło, potrzebujemy pył krzemianowy, który jak widzicie właśnie się robi. Myślę, że nawet tyle wystarczy. No i sobie je pacnijmy. Jedno. Tutaj zostawimy miejsce na drzwi, także nie będziemy stawiać okna. Drugie, trzecie. Buduj biokopułę i korytarz ze szklanym sufitem. A do kontenera korytarza nie podłączymy. Ale możemy go chyba patrznąć tutaj. Czego nie mamy? Czystego ferytu. A nie może być, nie? Za łatwo. Czekajcie na biokopułę, ile potrzebujemy. 5 szkieł. I na magnesowany feryt. To jeszcze sobie wytwórzmy trochę szkła. Potrzebujemy 3 razy szkło na 3 korytarze plus 5 na biokopułę, także zróbmy sobie 5, ponieważ 3 już mamy. Mam nadzieję, że więcej rzeczy ze szkła nie będzie. O, skończył nam się pył krzemionowy, ale to nic. Akurat pył krzemionowy jest bardzo prosty do zdobycia, wystarczy manipulator terenu, nie? Odpalić. Ale szkieł widzę nawet mam w zapasie, także zajmijmy się ferytem teraz. Teraz się okaże, że nie mam pyłu ferytowego, to będzie wstyd. Czysty feryt będzie, a tutaj 25 na magnesowanego potrzebujemy.
Dobrze. O, dobra, wystarczy. Od razu zróbmy sobie też na kopułę. No i możemy stawiać. Jako kopułę sobie pacniemy. A tamtej kopule, a tutaj tak jak sobie wymyśliliśmy. Co prawda się trochę w ziemię wgryziemy, więc istnieje ryzyko, że będzie nam baza zarastać, ale to nic. Myślę, że jak postawimy tutaj kopułę i pod nią fundamenty, powinno być wszystko ok. Zbuduję ekran na ścianę. Czyli wskakujemy do środka. Tutaj bardzo proste, więc nie jest to żaden problem. I okta szafę, czymkolwiek to by miało być. Z tego ferytu nie mamy, naprawdę. Zróbmy sobie jeszcze dwie jednostki tego ferytu. I postawmy tam okta szafę. Krzesło biurowe i sześciokątny stół. To ja tu zaraz będę musiał bazę rozbudować, nie? Krzesło biurowe i stół. No teraz musimy się udać na kosmiczną anomalię, żeby poznać schemat światło sufitowe. Także lecimy sobie. No, skoro jesteśmy na anomalii, musimy polecieć kupić odpowiedni schemat. W tym wypadku jest to światło sufitowe. Generalnie, jeżeli macie dość sporo zagubionej technologii, no to spokojnie możecie też na przykład jakąś sobie potrzebną, nie, technologię kupić. Mamy światło sufitowe, nic więcej chyba nie musimy, tylko musimy je zamontować, jeżeli się nie mylę. Zaraz zobaczymy, co nam misja pokaże. Ale już sobie pobiegniemy do teleportera po prostu, żeby nie lecieć statkiem znowu do bazy, po prostu sobie skoczymy, nie? I wróciliśmy do naszej bazy. Widzę, ten solar w ogóle ma jakieś predyspozycje do lewitowania, nie? Przejmowaliśmy go, lewitował, teraz lewituje.
Czekajcie, bo nie wiem, czy nam się misja z ekspedycji nie wyłączyła czasem. Nie, rozwijaj swoją bazę, dobra. Tego nie mamy, czystego ferytu, masakra. No to lecimy zrobić czysty feryt. Na szczęście te receptury, których od nas wymagają, potrzebują naprawdę bardzo mało zasobów, więc nie jest to jakiś wielki problem. Klapnijmy światło. Trochę mało mamy generatorów, nie? Znaczy się paneli słonecznych. No i pięknie. Ten punkt rozbudowy mamy odhaczony. Weźmy sobie, odbierzmy nagrodę za to. Trochę bez sensu, nie? Że teraz dostajemy szkło, jak potrzebowaliśmy je wcześniej. Zobaczymy, czego od nas wymagają, ponieważ tutaj też jest projektor cudów, należy zbudować. Dobrze. Od razu sobie odhaczymy, żeby tutaj już nie wracać, nie? Bez sensu. Czyli antymateria, metal chromatyczny i namagnesowany feryt. W sumie też bardzo prosta receptura. Weźmy, zacznijmy od wytworzenia sobie troszeczkę metalu chromatycznego. Nie pamiętam, ile go tam było, ale chyba 25 wystarczy, co? Nie, 40, 25 ferytu. Dobra. Czyli jeszcze 7 potrzebujemy. Gdzie jest ta nasza miedź? Przed chwilą ją tu mieliśmy, nie? Jedną z pierwszych. Kurczę, ja myślałem, że mamy mało miedzi, a tutaj się okazuje, że jej od groba mamy, nie? Dobrze. Teraz namagnesowany feryt, czyli byśmy musieli przerobić czysty feryt. Z tego ferytu mamy mało, więc weźmy, przeróbmy go sobie. Tam 25 było, nie? Czyli 50 potrzebujemy przynajmniej. Zerknijmy, ile mamy czystego ferytu. Czyli 3, czyli jeszcze 7. Staram się zrobić tak, żeby sobie nie zaśmiecać plecaka, nie? Bez sensu. To chodzi o to, żeby wszystkie składniki, nie? Wykorzystać. Po co nosić pochodną pyłu ferytowego, czyli po co nosić pył ferytowy, namagnesowany feryt, czysty feryt, skoro w zupełności wystarczy, że będziemy mieli pył ferytowy i w razie potrzeb go sobie przerobimy, nie? Taki place management, nie? Nazwijmy to. Dobrze, teraz musimy jeszcze stworzyć antymaterię, nie? Bo była do tego potrzebna. Cóż to? Osobisty rafinator. W sumie fajna sprawa, można sobie zbudować.
antymaterię na szczęście mogliśmy wyprodukować bez problemu. Jest metal chromatyczny do tego potrzebny. Czyli musimy jeszcze zrobić 12, tak? Teraz metalu chromatycznego, dobrze mówię? Dokładnie. Tego nie przewidziałem. No ale tak to jest, jak się siada z marszu i człowiek w gonitwie jest i tak średnio patrzy na to, co robi, nie? Czyli dalej, szukamy miedzi. Ile tam mówiłem? 12, nie? Dobra, powinniśmy mieć to odhaczone. Projektor cudów. No i w końcu nam się udało wszystkie składniki uzbierać, to weźmy go gdzieś sobie pacnijmy, tylko nie wiem gdzie, bo mi się tutaj miejsce na środku kończy powoli. W sumie nie głupio by było na stole, co? Tylko kurczę, ta lampka się podnosi, to jest trochę pechozol. Ale sztuka jest sztuka. Mamy memento. Jeżeli macie jakieś cuda, oczywiście możecie sobie je bez problemu tutaj zaprogramować. Po prostu wybieramy nowy cud. No ja tu chyba nic takiego pięknego nie zebrałem. Ale nic to. Nie jest to jakoś wymagane, nie? Później sobie spokojnie będzie można to ogarnąć. Czyli co nam zostało z ekspedycji? Sobie odebrać oczywiście nagrodę. O, pięknie. Geolog Minotaura. Bardzo przydatny egzopojazd, trzeba przyznać. Bardzo często korzystam z niego. Do tego wszystkie widzę technologię do niego. Jeżeli nie czujecie się zbyt mocno w walce, Minotaur jest bardzo fajnym towarzyszem, nie? Który wam bardzo tą walkę jest w stanie ułatwić. No dobrze, i co nam zostało? Wleć do czarnej dziury. Żeby takową namierzyć, musimy ponownie lecieć na anomalię. Porozmawiać z Gekiem. Nie wiem, Polo, tak? Czy jak on tam ma? Jeżeli macie jakąś namierzoną, oczywiście możecie to zrobić sobie od razu, nie? Ale ja chyba żadnej po drodze póki co nie znalazłem, także sobie pogadamy z Polo, niech da nam namiary na jakąś i wtedy sobie do niej skoczymy już. Że tak, kurczę, mnie wciągnęli Helda i Persi, nie, że odpuściłem tą ekspedycję, a tutaj powoli trzeba się śpieszyć, nie, żeby ją ukończyć. Zapytaj o współrzędne czarnej dziury, nic prostszego, współrzędne mamy już wczytane. Czyli wracamy w kosmos. Pamiętajcie, żeby mieć napęd warp, nie? Załadowany. Kurczę, tak patrzę, że za chwilę Michael rusza z transmisją, więc ja też muszę się postreszczać tu z nagrywaniem. Mapa galaktyki. Możecie ją wywołać w ten sposób lub M-kom, nie? To nie jest problem. Teraz musicie zmienić na czarną dziurę, nie?
Tak, żeby was pokierowało właśnie do systemu, w którym się ona znajduje, a nie na trasę ekspedycji. Pamiętacie, co wam mówiłem o tym? Paliwie w hipernapędzie. Technologia naładowana. No dobrze, i lecimy. Przełączałem mikrofony, podłączyłem przez miksera jeden komp z drugim. Mam nadzieję, że to wszystko się nagrywa i działa, nie? Bo będę mocno niepocieszony, jeżeli tak się nie stanie. W sumie zajebiście jest tu czarna dziura, nie? Zrobiona. Jakby takie odbicie, zwielokrotnienie, nie? Naszego statku. I teraz tak, jeśli chodzi o czarne dziury są bardzo fajne do podróżowania po galaktyce. Można naprawdę bardzo daleko skoczyć, można naprawdę... Cholera, znowu. Dobrze, no nie o walce tutaj, także... Odnajdźmy sobie stację kosmiczną, mam nadzieję, że gdzieś takowa jest. Powinniśmy gdzieś blisko niej być, nie wiem czemu jej znaleźć nie mogę. O, mamy ją. Teoretycznie, no moglibyśmy się z nimi tłuc, nie, ale mówię, tutaj jej robimy poradnik jak ukończyć ekspedycję, a nie jak zdobyć frachtowiec, czy jak spuścić łomot piratom, także... Weźmy sobie grzecznie, wylądujmy na stacji, piraci niech się od nas odczepią. Jak widzieliście przed chwilką zaliczyło nam nieskończoność. Zestaw naprawczy, bardzo fajna sprawa, nie? Nie zużywajcie jej na byle pierdołę. A jeżeli nie przeszkadza wam troszeczkę naginanie zasad gry, spokojnie możecie sobie zduplikować, to naprawdę wam się nie raz, nie dwa przyda. I teraz słuchajcie, jest taki problem. Mamy misję dotrzyj do spotkania numer 2. Jak weźmiemy sobie swobodne poruszanie się, zobaczcie, że tych skoków tak naprawdę będziemy musieli zrobić pierdyliard. W lewym górnym rogu widzicie, że jesteśmy troszeczkę na prawo i do góry od rdzenia galaktycznego. Czemu? Ponieważ dziury nas wyrzucają randomowo po całej galaktyce. Więc co najlepiej zrobić? Lecimy na stację kosmiczną. Uwierzcie mi, nie chcecie skakać, byście musieli skoczyć 50 razy albo i więcej, nie? Ja sobie jeszcze tylko na szybko sprawdzę, jakie tu są planety. Cały czas szukam tej egzotycznej, nie? Fajnie wygląda ten solar, jakby ze złotymi częściami był, nie? Teraz dopiero zwróciłem uwagę. I tak, wiem, za dużo mówię, nie? Staram się tego oduczyć, ale naprawdę ciężko mi to przychodzi. I kontynuując. Bierzemy. Wracamy do swojej bazy. Tam chyba dwa skoki tylko, nie? Do drugiego punktu spotkania potrzebowaliśmy.
i po prostu z tego miejsca wybierzemy się do drugiego punktu. Będzie, uwierzcie mi, znacznie bliżej, niż byście chcieli skoczyć z tej lokacji, w której byliśmy przed chwileczką. Także wsiadamy do naszego latadła. No i lecimy w kosmos. Ja sobie tutaj pozwolę odpalić już transmisję Michaela. Raczej się nie powinna nagrać, więc... A nawet gdyby, to... Chłopak fajnie gada, więc myślę, że na pewno by nie zaszkodziło. No i teraz ponownie musimy zmienić, ponieważ no, z czarnej dziury nam przeskoczyło na rdzeń galaktyczny. No my chcemy lecieć po trasie ekspedycji. Jak widzicie, jest to bliziutko, więc ogarnijmy sobie zaraz temat. Znowu walka? Da fuck. Się uparli, nie? Żeby mi to wciskać. Gdzie mamy stację kosmiczną? Gdzieś tu. Nie, sprytnie, nie? Schowaliśmy się pod tarczą tego lotniskowca. Lotniskowca, frachtowca, przepraszam. Lotniskowca mam na myśli, bo kolejny film planuje właśnie zrobić lotniskowiec, no ale wiadomo, wpierw musimy skończyć ekspedycję, nie? Dobrze, nie wysiadamy, no chyba, że chcecie Rajska i Popielna. Chyba, że chcecie sobie dokupić miejsce w plecaku, nie? No to możecie wysiąść, możecie też przyzwać anomalię. Ja tutaj tego nie będę robił już z anomalią, pokazałem wam raz, a na tym sejwie no raczej zbyt długo nie zostanę, po prostu do końca ekspedycji, dopóki jej nie nagram, nie skończę. A jeżeli będzie trzeba, no to po prostu sobie polatam poszukam, jeżeli bym z jakiegoś powodu chciał do tego sejwa wrócić, także to jest żaden problem, nie? No i drugi punkt ekspedycji, jesteśmy w pobliżu, także skaczemy. No i teraz tak, wiadomo, no możecie polecieć na stację kosmiczną, wykupić to miejsce w plecaku. Możecie wezwać tu anomalię, wykupić ponownie miejsce w plecaku. Kurczę, tutaj może być na airfieldzie. Sobie sprawdzimy tego airfielda. Nie wiem, czy będę mógł w nią wejść, co? Czy muszę wylądować? Muszę wylądować trochę Lipton. Dobrze, to sobie odpuścimy. Lecimy na punkt spotkania. Hmm.
Tutaj widzę, będziemy musieli trochę pobiec. Zapomniałem się rozglądać. Ale to nic. Pokażę wam, o co chodzi z używaniem skanera, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji. Jak widzicie, jeżeli jest na lewo, skaner nam pokazuje mniej więcej, w którym miejscu jest nasz cel. Kurde, nie zauważyłem kwiatków. Jest ciapały. Ups. Tu zbierajcie. Prędzej czy później wam się przyda, nie? A się tu będę zakamuflowała. Ta 65 jednostek, nie jest jakoś daleko. Śmieszny pyszczek miał. A najprawdopodobniej to będzie teleporter, więc... się od razu tam udajmy. No jak jesteśmy wystarczająco blisko, finalizuje nam sygnał, więc... Kamień milowy osiągnięty. Jeżeli nie wiecie, co to jest, jest to przepustka do wszystkich planet w danej galaktyce. Po prostu musimy wpisać adres planety i możemy skakać na dowolną, której adres znamy. Ale o tym w innym filmie mówię, więc tutaj się nie będziemy rozdrabniać. Odbierzmy nagrody. Akurat to multinarzędzie możemy rozbudowywać, ale zostawmy to sobie na później. No i co? Został nam projekt badawczy, czyli tak jak na poprzedniej planecie, wystarczy poskanować. Kilka rzeczy. Łażą za górką. Chciałem 3 zwierzaczki akurat, no ale... Trzy okazy zeskanowane, zaliczone ostatni kamień milowy. No i odbieramy nagrody. Nie będę na razie ulepszał. Zostawimy te rzeczy na później. Muszę zdecydować, czy idziemy w technologię, czy idziemy w kombinezon. No i odbieramy nagrodę za całą drugą fazę. No i tym oto sposobem druga faza zakończona. Także w następnym filmie lecimy trzecią fazę. O, przemycanie towarów, ale to jest... Nie lubię, ale dosyć proste. O, też żadnych karkołomnych tutaj misji nie ma, więc myślę, że też bez problemów sobie z trzecią fazą poradzimy.
Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia.